Dzień dobry w czwartkowy poranek. Witam Was z kościoła w Katowicach Szopienicach i dzielę się dwoma wersetami biblijnymi. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Skosztowaliście, iż dobrotliwy jest Pan. Drodzy, dzisiejszego dnia czytamy fragment z piątej księgi Mojżeszowej, który jest takim krótkim urywkiem całego rozdziału, jaki zatytułowany jest Błogosławieństwo za posłuszeństwo w przestrzeganiu Bożych przekazań. Jak zaglądniemy do tego rozdziału, to zobaczymy, że efektem przestrzegania przykazań, które Bóg dał Izraelitom, miało być właśnie błogosławieństwo w życiu społecznym, w rodzinie, czy też, tak jak czytamy, na roli, czyli w pracy. Ale tak było za czasów Starego Testamentu i można sobie zadać dzisiaj pytanie, czy ta zależność aktualna jest również dzisiaj? Dzisiaj w pewnym sensie jest podobnie i istnieje taka podobna zależność z tą, o której czytamy właśnie w Starym Testamencie. Czyli jeśli przestrzegam dwóch najważniejszych przykazań Bożej miłości, miłości do Boga i miłości do bliźnich, nie krytykuję, nie osądzam, nie oceniam, ale miłuję i akceptuję, to właśnie doświadczam takich błogosławionych efektów przyjęcia takiej postawy i podjęcia takich decyzji. Wtedy tak bliski staje się ten werset: skosztowaliście, iż dobrotliwy jest Pan, i możemy dodać dalej, wtedy Bóg współdziała z tymi, którzy tak postępują, i daje deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i błogosławi wszelką pracę Twoich rąk. Gdy Bóg zsyła deszcz, o którym czytamy, to w przyrodzie pojawia się życie i radość. Gdy kierujemy się na co dzień posłuszeństwem tym przykazaniom Bożej miłości, to również wnosimy wiele radości, wiele życia, wiele dobroci wokół siebie. Dlatego, droga siostro i bracie w Jezusie Chrystusie, życzę Wam, żeby te dwa dzisiejsze wersety wypełniły się w Waszym życiu, by Bóg otworzył przed Wami również swój skarbiec dobra. Kierujmy się miłością, a na pewno tak się stanie. Amen. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.